Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Admirosa, przed wami kolejny odcinek z gry Plants vs. Zombies 2, tak więc nie czekaj, drogi widzu, i zostaw w tym momencie łapkę w górę, a my sobie lecimy z kolejnym poziomem i dzisiaj gramy poziom numer 13 na mapie Future, jak ona się nazywała, muszę sobie przypomnieć, Far Future, czyli odległa przyszłość, i dzisiaj odblokujemy sobie Holonata, czyli holograficznego orzeszka. Ciekawe, co on ma za moc. To mnie najbardziej ciekawi. Co on ma za moc, co może robić? No w końcu jest, niby jest orzeszkiem, ale jednak nie jest takim holograficznym, więc ciekawi mnie po prostu, co z niego dostaniemy. Dobra, weźmy sobie jakieś kwiatki standardowe, które bym potrzebował. Okej, są latacze, czyli na pewno bym chciał, powiedzmy, ciężki wybór. One gdzieś tu powinny być dalej. Dobra, tu jesteś, dobra. Weźmiemy ciebie. Ojejku, tego bym chciał. Kurczę, co z prądu bije. Ale niestety go jeszcze nie odblokowałem, więc... No, jest w tych wcześniejszych poziomach, ale jeszcze nie mam save'ów, więc wiecie, jak to wygląda sytuacja. Ciebie wezmę i w sumie ciebie. Why not? Lecimy, let's rock. Let's rock! Pyk, pyk, pyk. Startujemy, pyk. Dobra, dobry starcik, zawsze spoko. Nie ma co narzekać. Pyk. Stawiamy nasze tutaj roślineczki. Dawaj mi tutaj słoneczko. Pięknie. 50. Ojej, potrzebuję ich jak najwięcej tutaj nastawić. Dobra, tu już jakiś biegnie sobie. Wariat. Myślę, że to nie będzie jakiś trudny poziom. W sumie tylko dwie flagi są, więc nie powinno być tutaj nic skomplikowanego. Takie mam przynajmniej wrażenie. Ale różnie to bywa z tymi poziomami w Plants vs. Zombies. Może się okazać, że to będzie bardzo trudny poziom. Chociaż... Nie wiem, wydaje mi się, że się nie zanosi, tak? Takie jest moje tutaj własne osobiste odczucie, że chyba będzie spoko. Pyk. Pyk. Zróbmy to w ten sposób. Tu. Dobra, jeszcze jeden. Dobra, zadziałało, super. Czy mogę tamtego w jakiś sposób spowolnić? Mogę w ten sposób co najwyżej. O kurde, tylko że jego to od razu rozmrozi, no to już lepiej będzie tak użyć po prostu tego. Dobra, bo on i tak zginie, super, i tak zginął, więc jak najbardziej to na plus. Dobra, i będziemy mieli tutaj już super skład, więc dużo już mi tutaj nie potrzeba tak naprawdę. Lataczy żadnych nie ma, więc wszystko mamy tutaj ogarnięte, wszystko jest pod kontrolą. Tak jest. Przydałby się jeszcze jeden tutaj jakiś... Dobra, możemy ich spowolnić trochę. Przydałby się właśnie jeszcze jakiś snapdragonik tutaj dodatkowy, żeby jednak te obrażenia trochę zwiększyć. Jakiś orzeszek taktyczny, pyk, tak możemy zrobić. I możemy jeszcze zrobić tak, no i gitara, super. No i gitara, ej, super, całkiem przyzwoicie. O nie, idzie ten wielki, dobra. Trzeba się na niego przygotować, zdecydowanie. Jakiś dodatkowy orzeszek i chyba będzie można już powoli to przyspieszyć, tak mi się wydaje. Nie powinno to już być nic trudnego. Dobra, spróbujmy, przyspieszmy trochę. Tu-du-dum, tu-dum-dum, tu-du-du-dum. Drugi rządek, musimy sobie ich ustawić. Orzeszek, super, snapdragon. Pyk, pyk, pyk. Dobra, i możemy kolejnego stawiać. Nice. Okej. I dobra, i to tyle, co możemy zrobić. Co najwyżej możemy jeszcze spowalniać tamtych typów. I chyba nie będzie tu nic trudnego. Takie odnoszę wrażenie, że to już jest koniec. To już jest limit trudności. Co? Czy on... Co on zrobi... Nie. No coś takiego? No tego się nie spodziewałem, bez kapy. Tego się nie spodziewałem, że będzie tutaj nas przepychał. Co to w ogóle miało być? Halo. No naprawdę. No teraz wy jesteście tutaj bezużyteczni praktycznie. Latacze. Dobra, no to się ich pozbędziemy w bardzo łatwy sposób. Jedno dmuchnięcie i wszyscy padają. To jest dopiero mocna roślina. Jedno dmuchnięcie i wszyscy po prostu umierają tutaj. To jest coś super. Tylko ona działa na lataczy, więc też nie jest aż tak super fajna. Ale zawsze się do czegoś przyda, nie ma co narzekać. Nie ma co narzekać, zawsze się do czegoś przyda. Zróbmy może tak. Okej. Tu. Okej.
Dobra, spowolniliśmy go trochę. Ja go tu jeszcze zamrożę. I jeszcze zróbmy może tak. Tutaj podejdzie tylko. Co? Latacze? Dobra. To niezłe latacze z nich. To niezłe latacze. Tutaj bez problemu się sobie z nimi radzimy. O kurde, tu nie mam żadnej osłonki. A się na pewno przyda. 1600. Pyk. No i gitara, super. O nie, jeszcze jeden, dobra, nie możemy. Dwóch teraz idzie. To nie możemy sobie pozwolić na takie coś. No nie. Najgorzej, co to w ogóle jest za jakiś dziwny ten. Już lepiej w ogóle nie stawiać roślin. Tak na to wychodzi. Jak on tutaj biegnie. Jeszcze go spowolnijmy, zatrzymajmy i zróbmy wszystko, co się da. Zróbmy po prostu wszystko, co się da, żeby go pokonać. Dobra, już jest popękany lekko. Jeszcze tam walczy. Jejku, co to w ogóle ma być? No dobra, no i co? No i co on zrobi? Już umiera prawie, już po nim jest. No i padł. Super, dostaliśmy roślinkę za niego, więc zawsze spoko. No i mamy tego orzeszka. Kosztuje 75 i jest to orzeszek holograficzny. Na takiego wygląda. Zobaczmy, nie jestem ciekaw, jak on w ogóle będzie działał. A weaker walnut that regains health over time. Czyli jak go postawimy, to on po jakimś czasie regeneruje swoje życie. Ale jest słabszy. Więc tutaj już można by się troszeczkę zastanowić, czy warto go używać, czy też nie. No ale zobaczymy, zobaczymy. Wydaje mi się, że może nawet warto będzie go używać. W sumie będzie się odnawiał co jakiś czas. Zobaczymy też, jak szybko będzie się odnawiał. To też będzie dla nas... bardzo istotne, bo jeżeli się będzie wolno odnawiał, no to raczej nie chcemy takiego tutaj takiego zrogowaciałego orzeszka. Będzie dużo kasy, czy znów setka? Znów setka, no kurczę, nic nie można trafić lepszego. Okej. Torchwood. O kurde. To nam się trafiło, jakiś Torchwood. Nie mam go jeszcze odblokowanego, więc wiecie, może być ciężko, dobra. 14 poziom. Weźmy sobie jakieś ulepszenia. Dawno tych ulepszeń nie używałem, właściwie ich za mało używam, a one naprawdę dużo dają, więc warto będzie coś sobie użyć. Weźmy ciebie, tak zrobimy. Pyk, 7 minut. Słonecznik? Użyjmy słonecznikowego boosta. Będzie więcej tego, no to wiecie, zawsze jakiś dobry, zawsze to jakiś dodatek, żeby po prostu lepiej się grało, tak? Po to w końcu to jest. Nie ma co ukrywać. Tu. Poziom 14. Dobra, no to lecimy z poziomem 14. I zobaczymy, co tutaj na nas czeka. Spend no more than 1500 sun. Najgorszy moment na użycie boosta. Najgorszy moment na użycie boosta. Jak mam to teraz rozegrać? Nie rozegram tego w żaden sposób, bo potrzebuję słońca, tak? Nie mogę użyć. Dobra, spróbujmy coś takiego. Najwyżej zrestartuję. Okej? Jest. Okej, nie. Potrzebujemy coś, co będzie nam generowało słońce. Myślałem, że będziemy mieli 1500 słońca na starcie i będziemy musieli je nie zużyć więcej jak 1500. Dobra, tak czy siak... Nie możemy wydać więcej niż 1500 słońca. No cóż. Weźmy sobie tego. Jakoś będziemy musieli sobie tutaj poradzić. Ze Snapdragonami na przykład. Ty nie kosztujesz nic. Okej. Może być. Będziesz się regenerował, więc w sumie... I ty nie kosztujesz nic. Będę brał to, co nie kosztuje nic. Jakieś tam roboty, ale raczej nic specjalnego. Mógłbym też ciebie użyć. No dobra, spróbujmy. Zobaczmy, co z tego wyjdzie, ale kurczę... Nie wygląda to za dobrze. Tak bez kapi, co nie? W sumie jeszcze jednego chyba posadzę i to już będzie koniec. Tak, to już będzie koniec, jeżeli chodzi o moje tutaj zdolności. I przed nimi ustawimy to. Go Snapdragony. Więcej słońca i tak już nie będę mógł zużyć. Więc nie ma sensu wydawać na kolejne słoneczniki. Jakoś sobie damy radę.
Jakoś sobie damy radę. Holograficzny orzeszek. Co za dziwna roślina, naprawdę. Dziwna roślina, holo orzeszek. Dobra, 600 jeszcze możemy zużyć. Więc słoneczników już nie stawiam. Nie ma to sensu. Najwyżej smoki. 450 jeszcze możemy zużyć. No to jeszcze orzeszki sobie tutaj rozstawię ładnie. 375. Okej. Pyk, pyk. Dobra, przyspieszmy to, bo się robi nudno troszeczkę. Tu. Okej, 75 już mamy na kolejnego tutaj. Tamci dostali slowa, bardzo fajnie. Tu. Pa, 300 słońca jeszcze możemy zużyć. Idealnie. Pięknie, no po prostu. Kalkulatoret. Dobra. Się będziecie jakoś regenerować, z tego co wiem. Jakieś słońce dodatkowe się oczywiście przyda. Slowy. Mógłbym to użyć w ten sposób, co nie? Okej. Użyłem słońca. To powinno być tak, że już się nie powinno dać kolejnej rośliny postawić. No i teraz nie mamy boosta. Najgorzej. No nie. Powinienem to za pierwszym razem przejść. Nie mamy już boosta do słońca. No i co teraz? Teraz będzie trudniej. Ten sam skład. Ten sam, co nie? Ale będzie mega trudno. Ja to czuję. No. Też nie. Masz jakiś fajny pomysł? Dwa. Próbujmy, tak? Nie ma co narzekać. Pyk, 3 słoneczniki i to nam musi wystarczyć. To nam musi w zupełności wystarczyć. Tu. Też w sumie tam zostało mi trochę słońca, no to postawmy. Nie wiem, jeden rządek ich. Moka. Niech będzie jeden rządek. Może nam to w zupełności wystarczy. Może, co nie? Przynajmniej taką mam nadzieję. Go smoke. Okej. 950 jeszcze możemy zużyć. Jakaś obrona. Tyczna. Super. Super się zaczęło. Gdybym, kurczę, tak boosta zmarnować. Najgorzej na świecie. Dobra, jakoś to chyba będzie. Snapdragony będą biły całkiem ładnie. Okej, to ich na pewno spowolni i to bardzo. Tu. Kolejny smok. Jeszcze jednego sobie postawimy i znów będziemy musieli rządek tych stawiać. No ale dobra, w zupełności nam tyle słońca wystarcza, więc to jest chociaż plus tego wszystkiego. Dobra. Pa. Na razie latacze. 300 nam pozostało, muszę to kontrolować. Muszę to bez przerwy kontrolować, ile nam zostało tego słońca. Do zużycia. Tak, 225. Okej. Mogę na pewno jeszcze jednego orzeszka postawić, to jestem pewien. W sumie nawet dwa mogę. Tak, dwa mogę na pewno. Dobra. 150, no to już ostatni orzeszek, dosłownie. Dobra, przyspieszmy to. Okej, spoko. I zostało nam 75, no to kosztuje 0. To chociaż tyle. Dobrze, są takie kwiatki, które nie kosztują nic. Mamy jeszcze 75, w razie gdyby jeszcze coś latacze przylecieli, to możemy sobie świetnie z nimi poradzić tutaj. Zróbmy to w ten sposób. Spalmy ich tutaj trochę. Nawet nie powinienem słońca zbierać, bo przez przypadek coś użyję i to dopiero będzie numer. Dobra, są latacze, więc możemy użyć raz. Pozbądźmy się ich. Dobra, i mamy 3 razy 3 supermoce, więc spoko. Niech tylko tutaj podejdą te zombiaki, to się zaraz z nimi tutaj rozprawimy. Tak jest. Okej. Nic nie mogę użyć, o tym muszę pamiętać. Te słońce zbieram po prostu odruchowo.
To już robię odruchowo, naprawdę. Dobra, umarł. Per. Latacze, no tutaj już na nich nic nie poradzę. I to jaka armia? Nie mam nic, nie mogę użyć, mam 25 słońca, nie mogę nic zrobić. Teraz jeszcze duża fala dopiero będzie leciała. Finałowa fala. Okej. Okej, spoko. Powolnijmy ich trochę. O, nie mogę, nie mogę. Nie mogę orzeszka użyć, nie wolno. Dobra, jakoś sobie poradziliśmy. Mamy też kosiarki, więc teoretycznie mamy wszystko, co jest nam potrzebne. Dobra, daliśmy radę. Jejku, co to był za poziom? To był naprawdę trudny poziom, bez kapy. Nie było łatwo, nie było łatwo, ale się udało. Pyk, pyk, pyk. Ten przechodzi tutaj. No i przejdzie, no jeden przeszedł. Jeden przeszedł, o, orzeszek się zregenerował, super. Jeden przeszedł, ale... Też się zregenerował, ciekawe. Ale kosiarka go porobi. Pyk. No i najważniejsze, że udało nam się przejść. To jest chociaż ten plus, że udało nam się przejść ten poziom. Dobra, otwieramy. Co dostajemy? No nic w sumie, co by nas zaciekawiło jakoś specjalnie. 3 level remaining. Okej, dobra, czyli 3 poziomy nam zostały. Do ukończenia i dostaniemy coś więcej. Dostaniemy chyba nową roślinę za 3 poziomy. O ile się nie mylę, tak? Zaraz sobie to zobaczymy. Dostaniemy nową roślinę za 3 poziomy. Tak jest, dostaniemy tego kryształka, który za pomocą słońca może uderzać. Dobra, poziom 15. Robimy sobie poziom 15. Zobaczymy, co tutaj ciekawego na poziomie 15 znajdziemy. Co to będzie? O nie, Protect those Citrons. No nie. Dobra, mamy ich ochraniać, okej. Okej. Survival Protect the... Okej, dobra, czyli po prostu mamy ich ochraniać tutaj. Dobra. Snapdragony. Powolnienie jakieś. Mamy orzeszka nowego, więc sobie go wypróbujmy. Mają jakieś maszyny, więc chyba nie wiem, czy jest w ogóle sens to psuć, ale dobra, spróbujmy w ten sposób. Jak najwięcej słońca przydałoby się wyprodukować i jak najwięcej obrażeń im tutaj zadać. Tylko czym? To też się może przydać, jakieś spowolnienie na wszelki wypadek. Kto wie? Pyk. Dobra. Pam, pa, pa, pam, pa, pam, pam, pa, pam. Super. Tutaj 50 wpadło. One już są naładowane, one są już gotowe, co nie? Ej, one się bronią, one się potrafią obronić, dobra, więc tutaj akurat nie powinno być problemu. Dobra, jakoś sobie radzą, to jest najważniejsze. Dobra. Dobra, kolejny kwiatek, tam już ktoś przechodzi, niedobrze. Niedobrze. Dwa rzędy potrzebujemy tych słoneczników. To jestem tego pewien. Tu. Dobra, w sumie to potrzebujemy tu jakiejś obrony. Jak tak spojrzę. Dobra, użyjmy tego. I tutaj też coś potrzebujemy. Jesus, skupiłem się za bardzo na tamtych orzeszkach. Dobra, użyjmy zdolności. Pozbądźmy się troszkę zombiaków, żeby tutaj nam łatwiej się grało. Dobra, spoko. Jest dobrze, jest bardzo dobrze, bym powiedział. Dobra, dwa za jednym zamachem możemy używać. Jeszcze zamrozić będziemy mogli, pozostałych. Więc spoko, to całkiem nieźle wykombinowane, szczerze powiedziawszy. Nieźle to sobie wymyśliłem. Taktycznie. Więcej orzeszków do ochrony. Tak jest, tak jest. To jest to, to jest to, co potrzebujemy. Dobra, oni powinni tutaj jakoś zginąć. Tak zróbmy. Przechodzą, no niedobrze. Dobra, chociaż jeden. Dobra, możemy to wykopać i postawić tutaj ciebie. Ty, on powinien zginąć teraz teoretycznie.
No i bardzo szybko powinien zginąć, tak mi się wydaje. Dobra, powoli się zbliżamy. Spoko. Tu tururu. Tu tururu. Ile ich tam jest? Dobra. Dajemy radę. Dajemy radę, to jest najważniejsze. Nic złego się nie dzieje, nic złego się nie dzieje. Dobra, wielka fala i używamy tego. Stunix. Stunix i... Spoko. I dobra, i chyba ich porobiliśmy tutaj na przodzie, więc... Tylko zostali nam ci po bokach, tak naprawdę. I ten, dobra, no to już w sumie już wygraliśmy ten poziom, udało się go przejść. Dobra, niech się zatrzymają w sumie. Oj, ta też użyła, spoko, no taki podwójny stun. Podwójny stun zawsze spoko. No i gdzie mogę cię użyć? Nigdzie w sumie. Tak mogę co najwyżej zrobić. Ewentualnie przyspieszyć i zrobić tak, co nie, i ten będzie tutaj bił w góry. Na dole w sumie też takie coś mógłbym zrobić. Potrzeba 150. Pyk. I pyk. Dobra. Bije holo orzeszka. Nie, nie zjadaj go. Najgorzej. Holo orzeszek został zjedzony. O nie. Tylko nie to. To niezły holo orzeszek. Kurczę, tutaj został pożarty. Dobra, czy będzie jeszcze jakaś duża fala? Chyba już nie. Chyba już nic tutaj strasznego nie będzie. Takie mam wrażenie, tak? No ten tutaj obrywa trochę, więc też jak najbardziej spoko. Dobra, przyspieszmy to trochę, on trzeba mi te obrażenia zadać jednak mimo wszystko. Okej. Dobra, no i został tylko ten na górze. Wykopmy tego, postawmy tego i... Niech się naładuje. Dobra, nawet nie zdążył się naładować, a i się udało zdobyć głowę zombiaka. Super. Tum, 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 tum. Pięknie, główka nam tutaj ładnie, ładnie nam wypadła. Co w niej będzie? Ciekawe, to mnie ciekawi, co w niej będzie. Chwila prawdy, czy będzie w niej więcej niż 100 golda? Nie, oczywiście nie, no chyba już od 10 odcinków dostajemy tylko po 100 golda. Nic więcej. No i mogę ulepszyć roślinę, której nie mam. Spoko, citron. Jeszcze go nie mogę ulepszyć, szkoda. Tu, 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 tu. Dobra, wracamy sobie do mapki. W tym miejscu powoli kończymy ten odcinek. Zobaczmy jeszcze, co ciekawego tutaj na nas czeka, bo w sumie w naszym ogródku chyba nie zasadziłem roślinki, bo zużyłem ją z tego, co pamiętam. Przez przypadek. I jej nie zasadziłem. Zasadziłem nowej. Pamiętam? Tak jest. Dobra, zasadźmy. Co tu mamy? Co tu mamy? Okej, czyli to jest stokrotka, czyli po prostu dostaniemy jakieś tam grosze. Zawsze spoko. Siema. Pyk. Dobra, minus godzina 30, spoko. Czyli 6 godzin jeszcze będziemy musieli czekać. Jak najbardziej przydatne. Dobra, więc w tym miejscu sobie kończymy. Mam nadzieję, że się wam odcinek podobał. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. I w następnym odcinku odblokujemy sobie nową roślinę, jaką jest ten oto tutaj... Magnifying Grass, czyli super jakaś tam trawa, co nie? Tak więc to tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że się wam podobało, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!